Pamiętajcie, moi kochani, że singiel według Picza to nie tylko epickie projekty, które zabierają Piczowi dosyć sporo wolnego czasu, na które również trzeba mieć chęci do budowania. Singiel według Picza jest to również granie w Minecraft, także ja sobie pomyślałem, że fajnie by było przypomnieć sobie, jak wyglądają potwory i wybrać się do Netheru. Także ja uderzam w stronę swojego domku. Domek? Gdzie mam diamenty? Tam. I zarobię sobie miecz z diamentów. I wezmę ze sobą trochę jedzonka, włączę poziom trudności normalny i wybiorę się właśnie do Netheru, by ukraść trochę Netherraka, nie wiem, może daj Boże coś zabić, jak się uda, jakąś potworzynę czy coś, i zostawić swój gravel, który nazbierałem z myślą o drodze, którą będę niedługo budował. Drewno to to, chociaż tego nie potrzebuję, to wszystko jest mi jak najbardziej zbędne. Łopat również aż tyle nie potrzebuje, ale przydałby się stack dirtu. Miecz mam taki, okej. Dobra, jedzonko. Zabieramy jedzonko. I chlebunio. Okej. Tak na wszelki wypadek, co by nie zabrakło. Zrobię sobie teraz miecz. Raz, dwa. Mam patyczki? Mam. Dzisiaj powiem wam, że miałem bardzo ciężki dzień i cholercia. Chciałbym się troszeczkę wyluzować, więc wybiorę się do Netheru i no, oczywiście zrobię sobie małą przerwę w budowaniu w tym odcinku, aby główcia odpoczęła, abyście wy zdołali swoje szczęki pozbierać, na przykład po ostatnim singlu 20. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja sobie zjem co nieco. O, świetnie. I pędzę szybciutko w stronę miejsca, w którym będzie stał mój portal. Stoi on pośrodku drogi. Jest na razie tak po prostu postawiony, dlatego że pośrodku drogi do farmy, dlatego że chciałbym, żeby i stamtąd, i stąd z mojego domku było w miarę blisko do tamtego miejsca. Tak więc pozwólcie, że ja sobie go znajdę i później jakoś fajnie wymyślimy, co będzie z tym portalem, jak go ładnie ubrać w całą otoczkę, więc mam, więc nie ma co, ruszamy do Netheru. No dawaj. Jeszcze nigdy nie byłem w Netherze, jestem tutaj pierwszy raz i wiecie co? Ciekawi mnie, czy generuje się również troszeczkę inaczej na tej modyfikacji, czy nie? Soul Sand. Troszeczkę ladży, nie powiem. Muszę trzymać się blisko spawnu. No i przy okazji pozbierać to, co mi się należy, czyli z dawna planowany Netherrack, między innymi do mojego kominka. Niedługo również powstanie piekarnia. Stamtąd go słychać. Co tu się dzieje? Dlaczego Soul Sand wisi w powietrzu? Czy jak ja go machnę łopatą, to czy on spadnie? Czy ja o czymś nie wiem? Spróbujmy. Nie no, jest wszystko w porządku. Wydaje mi się, że Soul Sand będzie również dobry na pułapki, na mobów, które będą chciały dostać się do mojej wioski, do mojego domku, czy do mojej farmy. I oczywiście... Fuck, dopadł mnie. Cholera, wiedziałem, że tak to się skończy. Goń się.
Goń się ci mówię. Skąd on do mnie strzelił? Wow, stąd. Cholera. No to już spokoju miał nie będę. Fuck no. Dziad jaki będzie teraz mnie prześladował. Muszę się schować. Uuu, spadam stąd. Byle nie dosłownie, bo pode mną jest chyba dużo lawy. No i przy okazji netherraka sobie nakopię. Świetnie. Ciekawe dokąd... Szybko się killofix zmarnował. Ale chyba nie był pełny. Dobrze, weźmy sobie glowstone. O ile na takowy tutaj trafię. Czy ty chcesz mnie zaatakować? A jak ci sprzedam headshota? No chodźcie po kolei panowie, po kolei, nie pchać się. Wii, wii, wii. Piczu jest zajebisty, piczu wybije wszystkie pigmeje. Siema. Ale oni śmieszne dźwięki wydają. Cisza. Dobra, tam jest chyba glowstone. U, jak wysoko. Cholera. Świeczkę umieszczę tutaj. O, w tym miejscu. Fuck. O, cholera. Miecz! Wow, jakieś itemiki dostałem. Zajebiście. O, ile tam glowstone'u jest. Jak zajebiście, już tam pędzę. Fuck. Idź pan w diabły. Co mi dasz? Co mi dasz? Trzeba się pilnować, żeby te gnity mnie tutaj nie zabiły czasem. Serduszka, spoko, odnawiają się. Dobra. Wskakuję na górę. Hit. Będę miał glowstone. Jak fajnie. Co za wieśniak. Co za wieśniak i czereśniak. Och ty dziadu. Już i do ciebie idę. Już idę po zemstę. To jakiś żart chyba. Fuck. Nie zabijesz mnie, gnido. Nie zabijesz mnie, życie mi się zregeneruje, a tobie nie. Tak jest. Okej. Żeby mi tam żaden inny mnie tu nie zaatakował, nie daj Boże już ten cholerny gasty. Siemka. Kradniemy na potęgę posępnego czerepu. Tak się zdobywa, proszę ja was. Surowce. Jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś się za bardzo na przykład, nie wiem, do tumeny item z przyzwyczaju czy coś. Świetnie. Ile tego mam? Ponad stack. Wow. Epiczko, naprawdę epiczko. Dobra, trochę już tego... fuck, w nogi. Udało się. Glowstone. Fajnie. Kolejny dodatek do moich tych... do moich projekcików, które oczywiście będę mógł sobie tutaj powolutku realizować, ale powiem wam, że przydałby się też jeszcze jakiś tutaj... jakaś twierdza, którą mógłbym sobie śmiało spenetrować. Tylko, że niestety nic tu takiego w pobliżu nie widzę. A co ja jeszcze dostałem? Golden Nuggets. To ciekawe. Wow. Wybuch. Spieprzamy stąd. Robi się niebezpiecznie. Pytanie tylko, skąd ja przyszedłem? No, to jest pytanie za 100 punktów.
Zawsze mam problemy ze znalezieniem drogi powrotnej, ale chyba nie tylko ja. Co? Chyba nie tylko ja mam takie problemy. Świetnie. Zajebiście, coś mi się wydaje, że przyszedłem gdzieś stąd. Ale to mi się tylko wydaje. A może stamtąd? Tak jest, przyszedłem stąd. Więc skoro tak, to ja sobie tutaj tylko dokończę dzieła. Chodź tu. Złoto, samorodki złota dostałem, fajnie. No, jeszcze dwóch. Chyba już mi się odechciało. Nie, jeszcze jeden. Dawaj tego samorodka. Dzięki, jesteś zajebisty. Zajrzę jeszcze tylko tam za winkiel, zobaczę co się tam dzieje. Może tam będą jakieś twierdze czy coś, jakieś lochy. Ale chyba tu byłem. Byłem tu czy tu nie byłem? Nie, nie byłem. Nic nie ma. Fuck. Udało się. O, idę stąd. Nie lubię tego miejsca. Nie wiem kto to wymyślił, ten Nether, ale nie lubię go. Szybko. O, już jestem w domciu. Teraz muszę szybko uciekać do niego, dlatego że zaraz naspawnuje mi się tu masa potworów, z którymi zaraz będę musiał walczyć, a tego nie chcę. Którędy do domu? Tamtędy. Wyprawa do Netheru zakończona. Zaraz podsumujemy swoje łupy i zobaczymy, co nam się tam udało zebrać i ewentualnie, co możemy z tego zbudować. Pajączek zabity diamentowym mieczykiem. Nie miał szans, żeby mi się tu... Właśnie. Zawiesiło mi się. Żeby mi się tylko creeperek nie zespawnował i nie psuł mojej budowli. Fuck! Coś mi się tutaj złe rzeczy dzieją. A wy nie macie co jeść, bidulki. Cholera, nie mam kości, nie mam. No trudno. Zaraz wam może tam naspawnuje lawy. Ktoś mi powie, co się dzieje z tymi pieprzonymi płotkami, z tymi furtkami. Może to jakiś... trzeba chyba Minecrafta zrestartować. Drzwi pewnie też. No oczywiście. Cholera, no. Dobra, już zrestartowałem. Okej, teraz tak. Skoro mamy szansę na spotkanie potwora w domu, to trzeba będzie zająć się oświetleniem w tym miejscu. I jako, że mam glowstone, to mogę sobie zrobić. Już ciekawe, jak się go robi. Tak. No dobrze, to skoro go się robi tak. O, w ten sposób. Gotowi. I jeszcze tego 12. Razem 28. Niewiele. No ale biorąc pod uwagę to, że nie byłem długo w Netherze, dlatego że nie chciałem was zanudzać, no to wynik całkiem przyzwoity. Mogę teraz odłożyć swoje zdobycze na półeczkę. Na półeczkę, czyli tak, mamy Soul Sand, mamy tutaj Netherrack, mamy Glowstone, więc trochę się tego nazbierało, fajnie. Dobra, ta choineczka mi jest niepotrzebna, chociaż również i tutaj jest niepotrzebna, bardziej tutaj się przyda. Nie tu. A z samorodków chyba można robić złoto, co? Jak je się robiło? To już chyba w tym, w ekwipunku. Może to jeszcze trzech mi brakuje. No nieważne, one chyba są używane do mikstur, do robienia jakichś tam mikstur. Więc w ogóle może się zaznajomię z tymi miksturkami, chociaż nie wiem po co one mi są potrzebne. Tak naprawdę po nic. Chyba tylko po to, żeby sobie półki przystroić. Więc nie wiem, może kiedyś bym się tam nauczył robić te mikstury. Nawet nie wiem jak się robi ten stół do destylacji czy coś tam. Whatever. Zostawiłem go tu. Ciach. I mam zlew. A jak? Mogę sobie zrobić jeszcze jeden.
Tylko będzie pusty. O. Fryk. Kic. Proszę bardzo, mam zlew. Zajebisty. Dobra. Jedzonka dużo nie zmarnowałem, dlatego że długo mnie tam nie było, jak już zresztą powtarzałem to wielokrotnie. Samorodek, złotorodowe mogę sobie odłożyć gdzieś tutaj, tak żeby było widać. O, pięknie jest. Miecz, zdobyczny miecz, to mogę sobie położyć na półeczkę z trofeami moimi. To może być półeczka właśnie z trofeami, zabrałbym te graty. O, to są moje trofea zdobyczne. To jest mięso potworów, które zdobyłem również. No nie ma co, zdobyłem. A te graty stąd zabiorę później. Wędeczka. Ja się prześpię może, co? Dobrze. Skoro mam wędeczkę, to może jej użyjemy. Bo jeszcze jak do tej pory nie używałem jej ani razu. W ogóle znalazłem całkiem fajne jeziorko, nad którym mógłbym zrobić sobie chatkę rybacką. I coś mi się wydaje, że to będzie temat kolejnego odcinka. Nie dam sobie ręki uciąć, bo zobaczymy, na co będę miał ochotę, na jakie budowanie. W każdym razie chciałbym zbudować taką chatkę rybaka, a jest na to miejsce, jest. I to no oczywiście nie tu, a trochę tam bardziej w stronę farmy i powiem wam, że całkiem klimatycznie tam jest, więc czemu by nie zbudować takiej chatki rybaka? No i co tam jeszcze będzie? Będzie jeszcze, tak jak mówiłem, piekarnia na chlebek. Połknął przynętę. Piekarnia będzie z takim wielkim piecem zajebistym. No mam nadzieję, że fajnie wyjdzie. No i nie wiem, będziemy niedługo myśleć, co dalej. Chlup. No łapaj, rybcia, łapaj. Dawaj. A, mam cię. Dobra, rybci nałowiłem jak na razie. Ciekawe, czy tu w stawie będą brały. No. Trzeba będzie zarybić to miejsce. No dawaj, śmiało. Nie krępuj się, rybciu. I'm coming peace. I'm come in peace, chyba się to mówi. A w dupie z tym stawem. Nie ma ryb. Pyk. Oj, żebym nic nie podpalił mi tu czasem. Dobra, i teraz tak. Lodóweczkę jeszcze muszę tu zbudować, ale to później się pokombinuję. Mam 3 rybcie. Jak ja lubię sobie tak ustawiać, żeby było tego widać, że jest dużo. Chociaż wbrew pozorom wcale tego dużo nie ma. Dobrze. To był kolejny odcinek singla według Picza. Być może nudny, no w porównaniu do poprzednich mogliście się nudzić. Ale ja naprawdę lubię sobie czasem tak odpalić tego Minecrafta i po prostu pograć, pogadać jakieś tam głupoty. I wiecie, nie budować takich rzeczy, które buduję. No tylko po prostu pocieszyć się grą. No jak się komuś nie podobało, no to trudno. Siema na rapa.